Kamera, akcja. Jeszcze z takim czasami spotykam go mojej cioci. Kamera, akcja. Żaba jest płazem bezogoniastym, ma bardzo długie i skoczne nogi, żyje na wszystkich kontynentach poza Antarktydą, nawet w Wieniawie. Kamera, akcja. Za schronisk to niegroźny wąż występujący w polskich lasach jesienią i wiosną. Potrafi uzyskać nawet do 80 cm długości. Kamera, akcja. Dziki występują w całej Europie, oprócz Półwyspu Skandynawskiego, Finlandii oraz północnej części Rosji. W Polsce dziki występują głównie w lasach mieszanych. Locha to samica dzika, która bardzo dobrze i starannie opiekuje się swoimi dziećmi. Kamera, akcja. Wiewiórki to są bardzo szybkie zwierzęta. Mieszkają samotnie w dziuplach, w drzewach. Wiewiórki występują w dwóch gatunkach. Pomarańczowy i ciemnobrunatny. Kamera, akcja. Wiewiórki są bardzo zwinnymi i szybkimi zwierzętami. Nas się cieszy, że ponad 265 gatunków wiewiórek. Wiewiórki zamieszkują głównie obszary Azji i Europy. Kamera, akcja. Sarny są szczególnie kojarzone z brzegami lasów. Występują również na terenach z zagajnikami, zaroślami i na polach uprawnych. Kamera, akcja. Pszczoły żyją na wszystkich kontynentach poza Antarktydą. W Polsce występuje około 470 gatunków. Tylko jedna z nich, pszczoła miodna, może zapylać kwiaty. Kamera, akcja. Uwielbiam dziki. Kamera, akcja. Jeże są bardzo sympatycznymi zwierzątkami. Kamera, akcja. Maja widziała w Wieniawie łosia. Ja też chcę zobaczyć łosia w Wieniawie. Kamera, akcja. W naszej gminie możemy spotkać bardzo dużo szary. Szczególnie na polach i bezdrożach. Ja ostatnio miałem spotkanie z takimi dwoma sarenkami, które mi przebiegły przed rowerem. Kamera, akcja. Bocianie z zwiastunem gniazd. W gminie Wieniawa jest dużo bocianych gniazd. No i super, akcja.